Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do Was, mam nadzieję, z takim mądrym filmikiem, który bardzo Wam się przyda. I troszeczkę otworzy Wam oczy na to, co nakładacie na swoją buzię. Zacznę króciutko od takiej historii, co mi się przydarzyło i przejdę do recenzji. Otóż półtora roku temu miałam na buzi straszną masakrę. Dużo zaczerwienień, podrażnień. Miałam w pewnym momencie nawet takie guzy czerwone, które bardzo bolały, jak się je próbowało wycisnąć. Oczywiście nie dało się tego zrobić. I czekałam, niestety zwlekałam z tym rok. Rok czasu. Wtedy używałam kremów z Avonu. Myślę, że też ten skład mógł mieć jakieś... mógł się do tego przyczynić, co mi się stało. Poszłam w styczniu dopiero tego roku, poszłam do pani doktor, która na szczęście wykluczyła gronkowca, którego myślała, że mam. Miałam po prostu uczulenie na jakiś składnik. Dała mi antybiotyki do pryskania, do smarowania. Pomogły mi, ale nie przywróciły mojej skóry do takiego stanu, jaki miałam. Te guzy owszem zeszły, ale dalej zostały mi przebarwienia na buzi. I stwierdziłam, że jest to chyba odpowiedni moment, żeby zmienić pielęgnację. Tym bardziej, że ostatnio zrobił się jakiś taki straszny boom na olejowanie buzi, na demakijaż olejami. Więc stwierdziłam, że muszę poszukać po prostu kremów, które będą miały bardziej naturalne składniki w sobie. I akurat właśnie w tym momencie, w miejscu, gdzie pracowałam, przyjechała na szkolenie pani z marki Taupa, która szkoliła mnie i moją koleżankę Anię, którą serdecznie pozdrawiam. Na koniec szkolenia dostałyśmy pełnowartościowe produkty do przetestowania, do wypróbowania sobie. Ja dostałam pełną wersję kremu nawilżającego. To jest taki krem odprężający Taupa Dermo Face Hydrative. Eliminuje oznaki stresu, odżywia i przywraca komfort. Jest to krem hipoalergiczny, jak większość właśnie produktów tej marki. Ale co jest też ważne, tutaj mamy serię Dermoface. To jest jedna z wielu serii. Jest to seria, która ma bardziej skoncentrowane działanie, bardziej apteczne i ona ma taki fokus przede wszystkim na jakiś dany problem skóry. Na tej tubeczce możemy sobie też wyczytać bardzo szybko, co jest w ogóle fajne, nie trzeba szukać gdzieś po opakowaniu, co to za krem i co on zawiera. Czyli możemy szybko wyczytać, że ma SPF 15, mamy oznaczenie słoneczko, czyli że jest na dzień i tak podświetlone na czarno, że jest bogaty, czyli tak jak tutaj jest napisane, jest skóra wrażliwa, normalna i sucha, odwodniona i podrażniona. To mamy od razu na wstępie podane. Jak to odkręcę i powącham, zapach jest śliczny, nie wiem co to jest za zapach, ale jest to bardzo przyjemny, tak jakby słodko, jakiś kwiatowy zapach. Ciężko mi to określić, nie wiem co to jest, ale jest bardzo przyjemny zapach, nie jest jakimś śmierdziuchem ziołowym, którego nie będziemy chcieli używać na pewno. W konsystencji ten krem akurat jest troszeczkę tłustawy, ale nie pozostawia on tłustego filmu jak kremiwa, po którym się świecimy jak psu jajca. Tylko szybko się, że szybko, no wchłania się i bardzo dobrze się na nim trzyma makijaż wykonany. Mamy pojemność 40 ml w takiej aluminiowej tubie. Jest ona przede wszystkim po to, żeby bakterie nie zasysały się do kremu, bo niestety bakterie też powodują, że krem się szybciej może zepsuć. No i nie chcemy tych bakterii sobie potem z powrotem na twarz nakładać. Dlatego wyciskając, tego kremu nam ubywa, nie wkładamy paluchów do środka, co jest też bardzo fajne. 3 miesiące od otwarcia. Czyli zaraz powiem Wam, co to może oznaczać. Przejdziemy sobie teraz do opakowania. Opakowanie jest bardzo proste, nie jest jakieś... To jest coś takiego. Mniej więcej wygląda tak, jest kwadratowe. Ja je rozerwałam, zaraz powiem Wam dlaczego. Mistrz i oklaski, po prostu brawa dla tego, kto projektował to opakowanie. Ponieważ od razu biorąc krem do ręki, mamy wszystkie najważniejsze informacje wyszczególnione. Nie musimy wśród tekstu, opisu, działania szukać wszystkiego, tylko mamy wyszczególnione na konkretne partie
informacje. Czyli tak jak na kremie jest tytuł, do jakiej cery, jaki, czy na dzień, czy bogaty. Potem jest tak sposób użycia, opis króciutki, co to jest. Tutaj troszeczkę o cerze właśnie odwodnionej, jak się zachowuje. O aluminiowej właśnie tubce jest napisane, dlaczego taka jest. Mamy dowody na to, czyli zwiększa nawilżenie skóry o 58%, zaraz po zastosowaniu utrzymuje nawilżenie przez 12 godzin. To jest prawda, mogę to potwierdzić. Poprawia elastyczność skóry o 83% po pierwszym użyciu. To jest absolutna prawda, po prostu skórę mam napiętą, taką elastyczną, nie jest taka zwiotczała, wiecie, jak jest czasami skóra sucha, że jest taka wiotka, nie chodzi mi tutaj o skórę, chociaż można to porównać właśnie do skóry starszej pani. Nie jest taka właśnie zwiotczała, jak taka wysuszona skóra babci, tylko jest bardzo gęsta, taka napięta. Łagodzi podrażnienia, przywraca uczucie komfortu po pierwszym użyciu. Tego nie mogę powiedzieć, bo nie mam skóry suchej, więc nie wiem, czy przywróci mi komfort. Ja mam cerę tłustą. Mini poradnik, jak wzmocnić działanie kremu i z czym łączyć. Ale najważniejsze ogólnie na tym kremie jest to, czego ten krem nie zawiera. Czyli mamy opis 0% alergenów, sztucznych barwników, PEGów. PEGi są, to PEGi pełnią rolę emulgatorów, z tego co mam tu napisane. Są to związki chemiczne, które umożliwiają powstawanie emulsji oraz zapewnia jej trwałość. Pełnią też rolę rozpuszczalnika, a także środków zwiększających lepkość. Do produkcji PEGów niestety do produkcji jest używany szkodliwy taki trujący gaz, który to jest tlenek etylenu i niestety, ale jego cząsteczki mogą przedostawać się do kremu, a z kremu do naszego organizmu, do naszych komórek i mogą powodować raka. Mogą też zatykać pory, wywołać stan zapalny, pokrzywki, osłabiają naszą naturalną barierę tutaj lipidową skóry, przez co staje się bardziej podatne na substancje z zewnątrz. Potem mamy dalej, nie zawiera oleju parafinowego, czyli jest to coś takiego, co wygładza naszą buzię, natłuszcza właśnie skórę suchą, pomaga też składnikom aktywnym przedostać się, szybciej się wchłonąć do skóry. I właśnie dlatego, że nie zawiera oleju parafinowego, mimo że ten krem jest bogaty, ja mogę nawet ze skórą tłustą go używać, bo mnie nie zapcha, nic mi się nie dzieje, makijaż mi nie spływa z tego, po prostu krem się fajnie wchłania. Nie zawiera też parabenów. Parabeny to są środki konserwujące kosmetyk. Dlatego mamy 3 miesiące ważny krem od otwarcia, co mi się bardzo podoba, bo wtedy mogę po prostu się przekonać, że ten krem będzie dla mnie dobry, bo nie będzie zawierał tych sztucznych właśnie konserwantów. Spokojnie krem możemy w ciągu 3 miesięcy zużyć, mamy na to czas, bo na tyle on właśnie starczy. Nie zawiera też ten krem donorów formaldehydu. Muszę sprawdzić, co to jest, kiedyś Wam dopiszę. Później mamy napisane, co zawiera, czyli mamy tak wyszczególniony naturalny kolor, roślinne składniki aktywne, fizjologiczne pH, opakowanie bezpieczne dla środowiska, poddawane recyklingowi. Czyli mamy tutaj bardzo duże parcie na to, żeby krem był eko, taki zdrowy i był też dla środowiska przyjazny. Pani, która mnie szkoliła, też zaznaczyła, że warto, nawet jeśli nie mamy problemu z naczyniami pękającymi, warto sobie zakupić krem i raz na jakiś czas go użyć. To też ja sobie zakupiłam w Hebe już wtedy osobno, taki krem na noc, wzmacnia naczynia krwionośne, regeneruje i odżywia. Jest to cera wrażliwa, rozszerzona naczynka zaczerwienienia. I on faktycznie mi te zaczerwienienia zredukował. Także też byłam z tego bardzo zadowolona. On jest troszeczkę dłużej ważny, bo jest 6 miesięcy ważny. Zapach ma troszeczkę gorszy niż ten pierwszy, ale nie jest on nieprzyjemny. Na pewno nas nie będzie odrzucał. Na opakowaniu też mamy wyszczególnione, że jest na noc. Nie zawiera tutaj chyba dodatkowo silikonów. No i to chyba wszystko, czym się różni. No i tą datą różni się, że jest na 6 miesięcy i że nie zawiera silikonu.
Dodatkowo za co bardzo polubiłam tą markę. Coś, czego chyba nie spotkałam się z żadną inną marką. Po prostu w każdym opakowaniu dostajemy dwie próbki. Dwie próbki po 2 ml. I dzięki temu, że w tych kremach były próbki, napotkałam się... Napotknęłam się? Dobra, nieważne. Miałam możliwość przetestowania koncentratu redukującego zaczerwienienia, którego teraz kupiłam sobie pełną wersję za super cenie, którą może nakręcę Wam później haul i pokażę Wam. Zakupiłam sobie właśnie ten koncentrat, który świetnie redukuje zaczerwienienia. Także myślę, że takie próbeczki w kremach to jest świetna rzecz. Chyba dają po jednej normalnej i jedną chyba też dla panów dają, bo Taupa też ma produkty dla panów. Także tutaj oklaski też za próbki w kremach. To mi się bardzo podobało. Czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Cena tych kremów to jest między 30 a 40 zł. Nie jest to majątek, a naprawdę kremy są świetne. Fajnie się wchłaniają, dobrze się na nich trzyma makijaż. Kremy starczają na 3 miesiące, wyliczone co do dnia. Zaczęłam je używać z ostatniego dnia marca. Wykończyłam ten krem ostatniego, czyli mamy kwiecień, maj, czerwiec. Równo po 3 miesiącach mi się skończył. Także naprawdę polecam markę Taupa. Ideologia tej firmy mi się bardzo podoba. Będę na pewno kupować te kremy. Przetestuję dla Was jakieś inne kremiki. Teraz obecnie używam kilku produktów z Clarence'a, ale jak tamtym się skończą, na pewno też wrócę do Taupy. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Mam jeszcze do przetestowania, kończy mi się właśnie z Taupy oliwka dla kobiet niby w ciąży. Znaczy w ciąży, ale ja użyłam tutaj makijażu twarzy, także też Wam o niej opowiem. Użyłam jeszcze krem pod oczy. Będę też używać ten koncentrat, także na pewno też Wam napiszę recenzję. Także naprawdę zwracajcie uwagę na to, co nakładacie na twarz. Poczytajcie sobie w internecie o tych szkodliwych substancjach, bo naprawdę to, co się działo z moją twarzą, nie chcę nigdy więcej czegoś takiego mieć. I lepiej makijaż wygląda na zdrowej skórze. Przede wszystkim właśnie to musicie pamiętać, że podstawą pięknego makijażu jest zadbana skóra, bo bardzo dużo kobiet nie zdaje sobie z tego sprawy, co jestem zła, bo po prostu jeśli mówię kobiecie, że tak i tak zachowuje jej się podkład na twarzy i jeśli jej się pytam, czy robi peeling, czy smaruje twarz i ona mówi, że nie, nie ma się co dziwić, że po prostu makijaż będzie złaził i będzie wyglądał brzydko. Czyli jeśli chcecie wyglądać pięknie, podstawa jest w kremach. Dopiero później w makijażu. To chyba tyle. Nie będę Was już dłużej zanudzać. Mam nadzieję, że filmik przyda Wam się do czegoś, że troszeczkę Wam rozjaśnił w główkach. I czekajcie na moje kolejne recenzje. Także życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa.